W czasie II wojny światowej wujek mojej żony był robotnikiem przymusowym w Niemczech. Pracował w podziemnej fabryce, gdzie produkowano granaty i bomby lotnicze. On i inni robotnicy mieszkali w drewnianych domkach. W tym czasie groziły już częste naloty amerykańskich bombowców. Jednej nocy, kiedy po całym dniu pracy wuj spał kamiennym snem, miał sen. Śniło mu się, że kobieta w czarnej sukni i w szarej chuście na głowie podchodzi do jego łóżka, wyciąga do niego ręce i mówi: uciekaj, natychmiast uciekaj. Wuj obudził się strasznie wystraszony. Obudził swojego kolegę z łóżka obok i obaj uciekli z drewnianego domku. Okazało się, że rano doszło do bombardowania i wszystkie domki doszczętnie spłonęły. Nikomu nie udało się przeżyć. Jeszcze długo po wojnie wuj opowiadał o tym, co przeżył i o swym proroczym śnie. Był przekonany, że to jego matka, która zmarła, kiedy był jeszcze małym chłopcem, zjawiła się mu tej nocy we śnie i ocaliła mu życie. To się zaczęło bardzo dawno, nie wiem dokładnie, może miałem wtedy 10 lat, ale nie jestem pewien. Przyjechała do mnie ciocia, znajoma mojej mamy i jej dzieci, więc postanowiliśmy, że przejdziemy się do lasu nieopodal mojego domu. Tam zamierzaliśmy się bawić, a że były 4 dziewczyny i 4 chłopaków, to zrobiliśmy drużyny i w pewnym momencie, kiedy kryliśmy się przed dziewczynami, koledzy zobaczyli dziwną, czarną postać pomiędzy drzewami. Zaczęli panikować, dlatego szybko pobiegliśmy do domu. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że ja tej postaci w ogóle nie widziałem. Po kilku latach stwierdziłem, że znów zacznę chodzić do tego lasu, chociażby z nudów. Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Chodziłem tam prawie przez rok i nic się nie działo, do czasu. Pewnego dnia, kiedy z kolegą znaleźliśmy tunel pod ziemią, byłem ciekawy, co tam jest, więc weszłem do środka, a mój kolega został na zewnątrz, bo się nie zmieścił. Zacząłem wchodzić do tego tunelu na czworaka, kiedy nagle usłyszałem skrobanie i dyszenie. Bałem się, dlatego jak najszybciej wyszedłem stamtąd. Było około 18:00, początek wiosny tego roku. Postanowiłem, że przyjdę tu z kolegą następnego dnia, ale tym razem doszedłem do końca. Jednak zawiodłem się, bo nic tam nie było. Jak już wyszedłem, kolega stał blady jak ściana. Spytałem go, o co chodzi. On mi odpowiedział, że słyszał kroki w lesie. Zbytnio się tym nie przejąłem. Przez kolejny tydzień był spokój i nic się nie działo, aż do chwili, kiedy sam wybrałem się do lasu o 20:00. Idąc ścieżką, słyszałem, jakby ktoś dmuchał w metalową albo plastikową rurę. Ale szedłem dalej, kiedy napotkałem głęboki i szeroki dół. Nagle usłyszałem, jakby coś przebiegło z lewej na prawą stronę i z powrotem, a potem pobiegło w przeciwnym kierunku. Do mnie. W tym samym czasie poczułem zimny oddech na karku. Nie ukrywam, serce skoczyło mi do gardła i zacząłem biec bardzo szybko ścieżką w stronę ulicy, ale to coś zaczęło biec obok mnie. Wybiegłem z lasu i skierowałem się w kierunku swojego domu. Od tego momentu nigdy nie chodzę tam po zmroku, jedynie za dnia. Teraz ten las już niestety wycinają. Tego wieczora poszłam wyprowadzić psa na spacer. Było już ciemno, ale lampy uliczne nie świeciły. Było pochmurnie, a jedyna lampa, która dawała jakieś światło, to mały reflektorek przy drzwiach wejściowych do naszego domu. Mój pies oczywiście zniknął gdzieś w tych największych ciemnościach. Obwąchiwał wszystko dookoła. Nagle odwrócił się w stronę garażu i stał w miejscu, nasłuchując. Zaniepokoiło mnie to. Słyszałam, że zwierzęta potrafią wyczuć obecność obcej osoby. Próbowałam się uspokoić i myśleć o czymś pozytywnym. Po kilku minutach pies zaczął warczeć. Odwróciłam się i w rogu garażu zobaczyłam białą postać. Było widać tylko głowę i część ciała. Nóg jakby w ogóle nie było. Postać patrzyła na mnie. Spanikowałam i zaczęłam nerwowo rozglądać się wokół siebie, a kiedy znów spojrzałam w tamtą stronę, zjawy już nie było. Pies jednak nadal warczał. Zaczęłam uciekać do domu, a pies za mną. Zazwyczaj bywam niezwykle sceptyczna, jeśli chodzi o duchy i tego typu zjawiska. Gdybym tam była sama, pewnie pomyślałabym, że to zwykła mgła, ale zachowanie psa? Przede wszystkim to on wyczuł czyjąś obecność.
Witajcie, mam 16 lat i opowiem Wam dzisiaj moją historię. Jakieś pół roku temu wybrałem się na spacer po cmentarzu. Lubię czuć niepokój w sobie, ale tamtejszej nocy wydarzyło się coś naprawdę przerażającego. Byłem z siostrą i nie wiedzieliśmy, która jest godzina, dlatego jak zobaczyliśmy mężczyznę, to zawołaliśmy, żeby zaczekał. Tak zrobił. Po chwili podszedłem i zapytałem, czy ma pan zegarek i czy mógłbym zapytać o godzinę, ale nic nie odpowiedział. Spojrzałem w dół i zobaczyłem, że nie ma nóg i latał w powietrzu. Zamarłem. Odwróciłem się do siostry i popatrzyłem na nią, a gdy z powrotem spojrzałem się na postać owego mężczyzny, to jego już tam nie było. Rozpłynął się w powietrzu? Nie wiem, co to było, ale bardzo mnie przestraszyło. Z mężem i dziećmi po 10 latach gnieżdżenia się w małym mieszkaniu w bloku przeprowadziliśmy się do nowego domu na wsi. Ale już po paru dniach pewien szczegół nie dawał nam spokoju. Nasz telewizor cały czas przerywał i psuł się. Programy same się przełączały. Często nie było sygnału, obraz był czarny, szary, ziarnisty albo pojawiały się w nim dziwne paski. Po tygodniu poszliśmy zareklamować telewizor i dostaliśmy nowy, ale i ten następnego dnia zachowywał się zupełnie tak samo. Wezwaliśmy technika, któremu nie udało się znaleźć przyczyny problemów. Według niego sprzęt powinien działać poprawnie. Nie pomógł również elektryk. Myśleliśmy, że może to wina instalacji. Byliśmy zmuszeni spędzić kilka tygodni bez telewizji. Później poznaliśmy nowych sąsiadów i opowiedzieliśmy im tę historię jako ciekawostkę. Powiedzieli nam, że ludzie, którzy zamieszkują w tej wiosce od dawna, twierdzą, że na terenie naszego nowego osiedla w czasie wojny zastrzelono i pogrzebano kilku partyzantów. Kiedy wróciliśmy do domu, powiedziałam, żebyśmy przenieśli telewizor do innego pokoju. Potrzebowaliśmy co prawda długiego kabla, ale tam działa już zupełnie bez problemów. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.